No to skoro w sumie jestem już tutaj w pokoju życzeń, to chodźmy do tego dika całego i sprawdźmy, co on aż chce. Akurat jestem, także witaj smyku, profesor Wesley mówiła, że chcesz mi opowiedzieć więcej na temat Krostna. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Oho, coś się dzieje. Co to jest? Kapsuła czasu? Seems the room thinks you need more. Ooh, dodatkowe miejsce. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom and perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. Okay, to sprawdzę to. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke will test it by checking the top. Skoro mi to pomoże, to mogę sprawdzić, co jest z Zuzusiem. A nie, po prostu znajdę Zuzusia. Bez żadnego tego, nie? I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Hobbs for you. Oh, thank you. Z żadnego powodu. Deke know what you learn about Deke's old friend. Ale zanim to ja chcę jeszcze sprawdzić, jak wygląda drugie miejsce, gdzie mogę sobie zwierzaki. I w tym momencie zatęskniłem za latem, nie? Za takim wyjazdem na morze. Ale w sumie teraz zastanawiałem się, czy tutaj by na przykład hipogryfą nie było. Też nie, chyba hipogryfy to raczej. Wydaje mi się, że chyba takie tereny raczej ten, nie? Leśne. A tutaj na przykład bym sobie testrala w sumie puścił. O. To wygląda jak miejsce dla testrali. Także ok, odpowiednio się teraz nim zajmiemy. I spokojnie znajdziemy ci jeszcze faceta potem, nie? Sepulchrio. Jeszcze znajdziemy ci kandydata na męża. Także się nie przejmuj. Będę taką swatką w Hogwarcie dla zwierząt. No ale dobra. To chyba tyle, jeżeli chodzi o zajmowanie się zwierzakami. To teraz chodźmy załatwić tą sprawę dla Dika. Także dobra, lećmy tam. Będzie szybciej. Zdecydowanie. Tędyk. O, a przy okazji... Likely this astronomy table will be best used when it's dark. A przy okazji jeszcze astronomicznie można zrobić. Jak już tutaj jest. I my jesteśmy w tym samym miejscu. Żeby potem się nie pomyliło, żebym nie szukał tego. O, Sebastian. Jest tak dużo fajnych wątków w tym momencie, że aż nie wiadomo, co robić. Ale chyba Sebastian będzie, wydaje mi się, że w kolejności. Trzeba się w końcu być może nauczyć fajnego zakręcia. Dobra, jak to teraz to ma iść? Jakoś chyba ten deseń? Nie. A może? A może? Bez kitu? No pasuje przecież chyba. No w sumie nie. O, dobra. I to jest lew.
Okej, tak jest zrobione. A my lecimy z kwaścikiem dalej. Dobra, dobra, jesteśmy w jaskini. W ogóle, gdzie jest ten? Gdzie jest właściciel tego skrzata? Bo to miejsce wygląda jak opuszczone jakieś. Bez kitu, gdzie ty? No chyba, że mieszkali w jaskini. Bo ja na przykład jego właściciel jest jakimś fanem pająku, który na przykład bada. Ale to by było coś dla tego skrzata niefajnego. Nie musiał w takiej jaskini mieszkać. Bo jego właśnie sobie takie hobby znalazł, nie? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Revelio. No, chyba go tu nie ma. Expelliarmus! Revelio. Ja się w sumie obawiam najgorszego. Ale oby tak nie było. Bo szkoda skrzata. Ale oby nie doszło do tego najgorszego, nie? Ale zobaczymy. Może uda nam się go uratować w porę. Żeby było samo spoko. I może uda się jakiegoś nowego właściciela dla niego ogarnąć. Kto wie. Wszystko jest możliwe. Okej, gustona codzienna szkolna szata. Czyli się nie opłacało tutaj przychodzić zbytnio. No ale cóż. Przygoda, nie? Przygoda i zbiera... O, dzień dobry panie pająku. Ale pan jest paskudny i wielki. Ja wiem, że to nie jest pana wina. Że tak się pan... Taki pan jest, tylko matki na... Co to kurde było? Ale wielki bydlak, śmierdziel karakan. Idę stąd. Mogę stąd pójść? Chyba nie mogę. Co ja się znowu wpakowałem, no? Czemu za każdym razem każdy nie musi prosić o pomoc? Czemu nie wiem, sami nie mogą się wziąć do roboty i swoje problemy rozwiązywać samemu? Tylko ja muszę wszystko robić, no? Czuję się wykorzystywany w tym momencie. Nie jest fajna rzecz. Naprawdę, nie podoba mi się to. I do Hogwartu mówili. Będzie fajnie mówili. Aha. Po prostu jest mega dobrze. No masakra. O, kolejny pajączek. No to cyk, Leviosa. To widzę, że oni są na wyższym poziomie już. To jest skalowanie jednak jest. Jak wbijam poziom, to również przeciwnicy mają te poziomy wyżej. Chyba to... jest na potrzeby tego questa. No to Ciul wie. Jak to właśnie wygląda. I kolejne pajączki, ta? Widzę cię, koleś. Nie? A to może tylko ja... gniazdo było. Okej. Także ruszajmy dalej. Gdzie jest w ogóle ten skrzat, no? Gdzie on to się zapuścił? Masakra jakaś. No, kolejny pajączek, jak miło. A ja teraz szczerze powiedziawszy współczuję osobom, które mają arachnofobię, nie? Naprawdę współczuję osobom, które grają w tą grę i mają taką chorobę. Albo pewnie w ogóle nie grają. O.
przez to właśnie, że to są pająki. To jak może być? Chociaż widziałem, że powiedziawszy, że jest jakiś mod, który sprawia, że właśnie pająki stają się jakby pudełkami. Dzięki czemu takie właśnie osoby z arachnofobią mogą sobie pograć w Harry'ego Pottera. Także scena modelska po raz kolejny zawodzi. Pod tym względem. Więc mega spoko. Ha! Spadł! Lamus! O fuck. Ale to nie spadł czy spadł, bo już nie, ja się pogubiłem. Tak to wygląda jakby sobie spadł, nie? Dobra, ja mam jakąś notatkę w ogóle. Jeśli szukasz Zezusia, to wygląda na to, że wysuszył już wszystkie pijawki i musi się przenieść głębiej do jaskini. Zezuś ma nadzieję, że pan poczeka na jego powrót, to zbyt niebezpieczne, aby pan szedł za nim. Proszę, niech pan uważa na pająki, Zezuś. Najgorzej. Zezuś. Oj, mam coraz większe wrażenie, to się źle skończy dla tego skrzacika. Dla tego Zezusia, niestety. Naprawdę mam takie dziwne wrażenie, że tak się właśnie niewesoło skończy. Nasz skrzacik. Oby tak nie było. Naprawdę trzymam kciuki. Ale jaskinia pełna pająków plus mały skrzacik to nie jest dobre połączenie. Niestety. Dobra, to... O, pająki. Wow, to by się spodziewał. Ale ty jesteś obrzydliwy, wiesz? Zejdź mi z drogi, pająku jeden, paskudny. A to was jeszcze więcej jest. Świetnie. Czemu to jest w ogóle 31 poziom? Co jest to u mnie tak? A, ja mogę starożytną magię na ten duży użyć. Dobra, trudno. Troszkę ta walka mi teraz dłużej trwała przez to, że nie użyłem, ale... Ale uparta, no! Uspokój się, kobieto! Powiedziałem raz, spokój! A, Terdio, dobra, udało się. A Minecraft. To było paskudne. I paskudne. Ale na szczęście tego już nie ma. Chyba, że będzie jakieś inne. Towarzystwa tego pokroju. O nie! Zezuś. Zezusiu. Jednak moje przypuszczenia poszły. Chcę sprawdzić. Pani, jeśli znajdziesz ciało Zezusia, to znaczy, że wielki pająk to dla Zezusia zbyt wiele. Zaspóźniliśmy się. Zezuś cię zawiódł i zasługuje na taką karę. Zezuś jest słaby, śpiący. Zezuś musi. Poor Tobs. Left here alone with the spiders. Ajajaj. Revelio. Jak ja mam teraz przekazać, że temu... Że jego przyjaciel umarł. Jak to w ogóle przekazać? Dobra, mamy to. W ogóle coś się jeszcze... Jest co? To coś w ogóle jest. Ale było. A to chyba było na temat tego, ta? Poczekajcie, bo tylko nie przeczytałem. Zezusiu, pomyliłeś się o 3 fiolki. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że moim wiernym klientom zabraknie eliksiru zmniejszania Seamusa. To głupia pomyłka, dlatego przez tydzień nie dostaniesz jedzenia. Ależ macierz. A nie właściciel.
Oczekuję też, że sam wymierzysz sobie odpowiednią karę. Kiedy wrócę po następną dostawę, najlepiej będzie, jeśli zamiast twojego idiotycznego uśmieszku zobaczę zakrwawione bandaże. Ale bym takiego kurde normalnie nastukał, nie? Jeśli nie zrealizuję swojego kolejnego kontyngentu, plus 5 dodatkowych fiolek, stracisz nie tylko przywileje żywieniowe. Typie, nie irytuj mnie. O ci kurde, Avadą Kedavrą przypierdzielę, to będziesz miał, jak się nauczę. Także sekretne pomieszczenie, pokój życzeń. I co? Trzeba przekazać smutne wieści. Niestety. Ktoś to musi zrobić. Także wracam z jaskini smyku. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my! Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly. And we'll raise a glass to him with a heavy heart. Spokojnie, smyku, nie załamuj się. Jak coś, jestem przy tobie. Przykro mi, no. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. No, spoko, spoko. Misja ukończona, no. Niedola skrzata domowego. Skrzaty naprawdę mają przerąbane. Mają strasznie przerąbane życie. Te skrzaciki. No ale no cóż. No cóż. Jest jak jest. Po prostu. Jest jak jest. Dobra, co my tu jeszcze w ogóle mam do zrobienia teraz? Jaką kolejną misikę może zaczniemy? O matko, ile ty w ogóle teraz się zrobiło tych misijek? Profesor Fig jest w komnacie mapy, muszę z nim porozmawiać o ostatnich wydarzeniach. Sebastian chce się spotkać przed pokojem wspólnym. O, to możemy zrobić. Na tym dowiedziałem się w dolnym. Najpierw Sebastian. I odkrycie. Ciekawosy na temat Salazara Slytherina. Ale będzie ciekawy, mi się wydaje. Dobra, Seba, słuchaj. Bawmy się w takim razie w małych detektywów. Bo zainteresowałeś mnie. Nie powiem, że nie. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a gaunt knows the location of the scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Hmm. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stuck. A dziwisz mu się, Sebastianie? Dziwisz mu się? I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Bo ja się aktualnie Omnisowi wcale nie dziwię, dlaczego on nie chce mieć nic wspólnego z czarną magią, skoro jego własna rodzina na niego krucję użyła. Ja się wcale mu nie dziwię. A ty uparcie? Jakby każesz mu wbrew własnej woli postępować. Także naprawdę ja się mu nie dziwię. I to, z tego może wyniknąć albo coś złego, bo to jest bawienie się czarną magią, albo coś bardzo dobrego, nie? A co wyniknie, dowiemy się po zakończeniu tego wątku. Który zaczyna być interesujący. Ale najpierw trzeba pogadać z Ominisem, no, i go przekonać o swoich, powiedzmy, racji. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous.
I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and no, I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? A scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Masz rację. You've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. Mm-hmm. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. No tutaj jest w sumie też... Może to będzie głupie, ale też jest to może jakaś okazja, żeby dowiedzieć się, co jest z jego ciotką. Masz nie ciekawe, co jest w środku? I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened? Dokładnie. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. Hmm. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. Oh, jednak. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. To jest za łatwo to poszło. Zdecydowanie. We don't regret this. Sebastian, over here. To jest za łatwo to poszło. Grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you. What I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. A to są trzy te. Dobra, dobra. It's two heads are better than one. And by that logic, three is better than two. Simple mathematics, ominous. Okej, okay, otwarło się. Tajemne przejście na komnat. Oh, tajemne przejście, żeby odkryć sekrety Salazara Slytherina. Oj, co tam nas czeka? Przygoda, zaczynamy. Zaczynamy być może. Ciekawą historię. Mroczną, pełną wiadomo czego. Co nas tutaj spotka, też nie wiemy. Dobra, notatka Noctui Gaunt, 1 z 5. Muszę udowodnić, że mam rację, że nie potrzebujemy czarnej magii, jak twierdzi moja rodzina. Gdy będę w skryptorium, muszę odnaleźć dowody na to, że nie może... że nie wiemy jeszcze o Salazarze Slytherinie wszystkiego. Napisałem do mojego brata, wiesz już, jak weszłam do korytarza i że do skryptorium nie prowadzi żadna prosta droga. To labirynt z wieloma przeszkodami, które trzeba pokonać. Mam nadzieję, że brat podąży moim śladem i razem zbadamy historię naszego przodka. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? And didn't tell me. Ominous. The journal mentions many challenges ahead. No na przykład jedną z przeszkód to jest przetrwanie tej. Tak tylko. Głośno myślę. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. The rubble formed a relief of a person facing a snake. Must be the voice I hear. Jaki głos? O czym ty mówisz? The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, speak to me. I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Jesteś wężusty jak Harry. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue,
It's often associated. No w sumie tak, bo przecież to jest jedna właśnie zdolności Salazara. Gadanie z wężami. Różnie może być. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the Dark Arts behind, and yet here I am. Stand back. Okay. Saya. I can't believe I'm doing this. Oh yes. It worked. Ominous. Ten głosik. Ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us. I. Never mind. W sumie prawidłowo, Sebastian, bo nic ty robisz, pozdro. Dobra, sprawdź, co jest za wężowymi drzwiami. Co my tu mamy? Kolejne korytarze jakieś? Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be different. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Ale tu mroczni naprawdę, paskudni i w ogóle. Gdyby się Lumos sprzedało. Czekajcie, rozświetlę wam. O, od razu lepiej. Co tu jest? Są jakieś drzwi ze symbolem. I z jednym symbolem zamazanym, jakby takim bykiem chyba. Ale o co tu chodzi? Mam tam wejść? Ja sam jakiś słyszę ten szepty w języku węży. Bo ja też mam ten dar. Pogubę było. A co to jest? Notatka. Salazar Slytherin umieścił skryptorium głęboko pod Hogwartem. Obawiam się, że zgubię się w tych mrocznych korytarzach. Jestem jego potomkinią, a mimo to czuję się tu obco. Zapalenie koksowników nieco rozjaśniło korytarze. Nie upadnę na duchu. Dotrę do celu jedno wyzwanie po drugim. This journal entry. It mentions getting lost and being unwelcome. Mm-hmm. Poor Aunt Noctua. Zamek Slytherina, użyj. A, moment, bo to może... Te symbole trzeba tam, do tego zamku jakby... umieścić. Tu jest byk i taka jakby... coś takiego. Dobra, spróbujemy. Użyj. Tu jest byk. O, otwarło się. A jednak. Matching the symbols did open it. I was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Dobra. To co mamy dalej? Kolejna notatka. Niesamowite, ta podróż jest bolesna, ale i satysfakcjonująca. Wkrótce znajdę skryptorium i odkryję nieopisane tajemnice założyciela naszego domu. Salazar Slytherin miał wobec nas znacznie większe plany, jestem tego pewna. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Oj, 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 dobra, lecimy dalej. Kolejne ten. Rebellio. Kolejne symbole jakby do sprawdzenia, tylko... Lumos. Gdzie one teraz są? Naprawdę korytarz za korytarzem. Jeszcze więcej korytarzy. Dobra, co my tu mamy? Mam taki jakby księżyc i węża. Księżyc... Look in a mirror, Sebastian. I wąż. Okej, otwarte. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. Lumos. I tutaj co jest ciekawego? Kolejna tarcza. Tylko że tam nie mam pojęcia, jakie są symbole. Pomyliłam się przy tarczy, która uderzyła mnie w twarz niczym prawdziwy wąż. Ale muszę znaleźć rozwiązanie z uwagi na moją rodzinę. Nie możemy skazywać dzieci na okowy starych tradycji. Z
skryptorium musi znajdować się dowód na to, że nasze dziedzictwo polega na czymś więcej. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. Lumos. She did. And she was my favorite person in the world for it. No, była spoko chyba ta ciotka. Naprawdę. Wydaje się ta ciotka bardzo fajną osobą, jak Omnimus trochę. Który też próbuje uczyć właśnie od tradycji Slytherina. Dobra, czyli tak. Tu mamy... rybkę. I trójkąt jakby z tymi, dobra. Rybka i trójkąt. Rybka i trójkącik, tak? Rybka. I trójkącik. Mamy to. Pięknie nam to, dobrze idzie. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Tak, bardziej bliżej skryptorium. Szczerze powiedziawszy, nie chcę tutaj być. Jest przerażające miejsce. I wcale nie jest jakoś przyjaźnie nastawione. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. No i dalszą, no tutaj chyba, nie? Jest dalsza droga. The gate. I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. To chyba dopiero początek, powiem ci, wiesz? O, widzę to, Crucio. Czyli chyba trzeba będzie użyć tego zaklęcia. O, będzie strasznie. Straciła... Co to za krzyk? Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. Wiesz co robi? No to powiedz. It's going to be difficult. Sebastian, czy ty chcesz użyć tego? O czym ja myślę? Tortured faces on the door and Crucio is etched into the stone. O ty, o. Cruciatus curse. The door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Szczerze powiedziawszy, tutaj jest mądre pytać Omnimusa takie rzeczy, jak sam przeżył to w dzieciństwie. Lepiej tego zapytaj. You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. No właśnie, widziałem, co będzie. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. Lumos. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. No to Sebastian, a ty albo ja. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. Nie rozumiem, Sebastian, naprawdę. Wydaje mi się, że jesteś bardziej tępy niż wyglądasz. Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I did. Aha. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. Skąd ty znasz zaklęcie Crucio? I think I can cast it if I have to. Oj, nie podobasz mi się, Sebastian, coraz bardziej. Najpierw wydawałeś się spoko, ale teraz zaczynasz przerażać. Okej, okay, teraz mamy takie tej propozycje. Świetnie, nie chcę się uczyć zaklęcia Cruciatus. Chcę się nauczyć zaklęcia Cruciatus, ale ty to musisz je na mnie rzucić. Naucz mnie zaklęcia Cruciatus, a ja rzucę je na ciebie. Poświęcę się. Chyba. Albo, nie wiem. Ja chcę rzucić, jednak. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare, Crucio.
Hold on as long as you can. Okej. Okay. Postaram się. I uczymy się Crucio. O matko, ale to będzie używany czar przeze mnie, mi się wydaje. Mamy Crucio. Jeden z trzech niewybaczalnych czarów. Ready? I'm ready. To się udało czy nie? Dobra, udało się. Nie wiem czemu, ale sprawiło mi troszeczkę satysfakcję. Troszkę mi to sprawiło satysfakcję, naprawdę. Mamy. Ale to fajnie wygląda. Szukaj skryptorium Slytherina. Co my tu mam? O! Karteczka. Skryptorium Salazara Slytherina. Sekretne i dobrze chronione pomieszczenie pod Hogwartem, w którym Salazar Slytherin spędzał czas na obmyślaniu różnych długoterminowych planów związanych z gronem uczniowskim i różnicą zdań, jaką miał w tym temacie z innymi założycielami szkoły. Mam jakąś książeczkę. Ale zanim to, to ja tutaj się może porozglądam troszeczkę. Bo wątpię, że tutaj będzie możliwość tutaj wrócić. Okej, okay, mamy oczywiście długoterminowe piwo, które pijemy. Na pewno się nie przeterminowało czy coś, ani trochę. I karteczka. Obawiam się, że nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Nie potrafię przekonać nikogo z nich, by posłał głosu rozsądku. Miałem nadzieję, że przemyślenia Godryka są zbieżne z moimi, że rozumie, iż ucznia musi cechować nadzwyczajność. Ale on uległ niedorzecznemu przekonaniu, że potomkowie Mugoli są równie zdolni jak dzieci czystej krwi. Był wściekły, kiedy wyraziłem swoje niezadowolenie z jego refleksji na ten temat. Refleksji, których jeszcze nie ubrał w słowa. Męczy mnie ta niezgoda i nie mogę już dłużej patrzeć na korytarze pełne nieudolnych dzieci, udających czarownice i czarodziejów. Ostro. Wiem, że muszę stąd odejść, ale uczynię to z ciężkim sercem. Sprawię, że stwora w komnacie... Komnata to... Ej! Ja chcę. Ja w tej grze jest możliwość odwiedzenia komnaty tajemnic, to jak najbardziej chcę. Sprawię, że stwora w komnacie zmoży głęboki sen, a zbudzi go ktoś, kto podziela moje poglądy. Potomek, który będzie chciał odwrócić szkody tak lekkomyślnie wyrządzone przez innych. Ktoś, kto pozbędzie się ze szkoły tych, którzy nie są godni Hogwartu i których jedynie splamiliby moje dziedzictwo. Okej. Okay. Także dajcie mi komnatę tajemnic. Ja chcę tam... pójść. Także dajcie mi komnatę tajemnic. Chcę odwiedzić to miejsce. Jako, że jestem w Slytherinie, zasługuję. Chyba. No to już, dobra, chyba już wszystko teraz naprawdę już ogarnięte jest. Także Księga Czarów Slytherina. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. Mam książkę. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Daj Sebastianowi księgę. O nie wiem, czy Sebastian zasługuje na taką księgę, szczerze powiedziawszy. Mam dziwne wrażenie, że może ta książka na niego dziwnie wpłynąć. To sobie narobi nadziei właśnie. Przez nią. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling. We couldn't linger here. Let's find a way out. Okay. Ja też w sumie mam takie same wrażenie. But I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky.
We could have died. We must swear never. Tak, ja obiecuję, że nie chcę tego powtórzyć. To wcale nie było fajne przeżycie. Chociaż użycie Crucio, nie powiem. Było nawet okej. Ale wychodzimy stąd już, naprawdę, wystarczy tych przygód. Mamy co chcieliśmy, także wychodzimy. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear. Okay, obiecuję. Never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. No, czy jednak ta podróż coś tam przyniosła dla tego Omnisa, nie? Przynajmniej wie, jak jego ciotka skończyła. Zawsze to coś. Może to był niesamowity ból, bo stracił ciotkę, ale przynajmniej wie, nie?